turniej poszedł mi. Domyślałem się, że tu może być coś takiego jak remis po kontynuacji Hetman D7, Hetman D7 i po poświęceniu Hetmana posunięciu. No to co, kandydata? Do kiedy wbijesz? Do 18? 200? No nie, to szybciej trzeba. No właśnie, no to mów, jakie masz tutaj cele, ambicje. No to kandydata to by się przydało, powiedzmy, że... Rumeni rządzą! Witam w pierwszym tego rodzaju odcinku na moim kanale i wyjątkowo w dniu dzisiejszym nie samemu, a z osobą dla mnie wyjątkową, z moim jedynym uczniem, Mateuszem Kusiakiem. Cześć, Mati! Cześć! No i co dzisiaj będziemy, Mati, robić podczas tego odcinka? Dzisiaj sobie przeanalizujemy partyjki moje. No to opowiedz może, skąd właśnie te partie się wzięły? No, wzięły się z mistrzostw Rzeszowa, które odbywały się od 9 do 13 listopada w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Tak jest. No i powiedz, Mati, tutaj na wstępie, jak ci poszło, czy jesteś zadowolony, jakie zyski rankingowe bądź straty? Przedstaw właśnie, jak to wyglądało z twojej perspektywy. To z mojej perspektywy turniej poszedł mi, myślę, że dobrze ogółem, bo mimo, że przez większość turnieju trzymałem miejsce w czołówce, to na końcu spadłem, ale zagrałem z wieloma teoretycznie silniejszymi od siebie zawodnikami, z którymi bilans zawsze miałem ujemny i udało mi się zrobić dobre wyniki. Ostatecznie zrobiłem 5,5 punktów na 9 partii, ale cieszę się, bo zagrałem z pierwszą czołówką. Warto tutaj dodać, że takimi Mati grał z takimi osobami jak Tomasz Jaskółka, czyli znany wszystkim oczywiście Centymetr, oraz z paroma zawodnikami powyżej rankingu 2000. Ty, Mateusz, w tym momencie jakim rankingiem się legitymujesz? Przed turniejem 1834, jak jest tutaj napisane na dole, a aktualnie zdobyłem plus 84 oczka. No, podczas na dystansie 9 partii, tak? Tak. Dobrze. Czyli możemy uznać, że turniej uznajesz za dobry. Przynajmniej dobry. Bardzo dobry, bardzo dobry. Nie bójmy się tego słowa. Bardzo mnie ucieszyło to, że powiedziałeś, że teoretycznie od ciebie lepsi, że wyżej notowani, gdyż wiadomo, że w szachach zawsze można sprawić niespodzianki. I tutaj właśnie przygotowaliśmy wspólnie z Mateuszem dla was dwie partyjki, w których będziecie mogli wspólnie z nami prześledzić to, co się działo na szachownicy. I dzisiaj gość, może nie gościem, a właśnie gospodarzem tak naprawdę tego odcinka będzie Mati, a ja tutaj będę w roli takiego krytyka, który będzie się przyczepiał do tego, co mi się ewentualnie nie podobało. Także czy jesteś, Mati, gotowy? Zaczynamy? Przejmuj pałeczkę i zaczynamy. Dobrze. Zacznijmy, że grałem z panem Krzysztofem Pulikiem, który, jakby to powiedzieć, był najdłużej trenującym trenerem Miłosza. Trenował go aż przez 2 lata. Fajna ciekawostka. To prawda. Muszę przyznać, że Krzysiek Pulik to jest naprawdę równy gość. Bardzo miło wspominam współpracę z tym trenerem. Naprawdę fajny człowiek. Pan Krzysztof ma taki dosyć niecodzienny repertuar, bo od wielu lat gra naprawdę ciągle jedno i to samo, można powiedzieć. Białymi zarówno, jak i czarnymi. Okay. No i nie zdziwiło mnie to, jak powstał partii, czyli zagraliśmy sobie tak zwanego ałapina w obronie sycylijskiej. Mm-hmm. Po jakim ruchu powstaje ałapin? Tutaj zaprezentuj. Właśnie zagrałem po posunięciu C3. I pięknie. Dobry ruch C3 jest o tyle nieprzyjemny dla czarnego, że biały bardzo szybko idzie zdobyć centrum. Jak najszybciej chce je zająć i posunięciem C3 pomaga sobie jak najszybszym posunięciu pionka z D2 na D4. Po to, aby po biciu tym pionkiem z C5 na D4 móc odbić swoim pionkiem C i mieć bardzo silne centry. Pięknie wytłumaczone. Często to się wiąże z pionkiem izolowanym w centrum, ale za to białe mają dużo więcej przestrzeni i figury mają fajne miejsca. To prawda. Ty na to odpowiedziałeś chyba najbardziej bezpośrednim wariantem, czyli D5. Chyba zdecydowanie najczęściej decydujesz się na ten wariant, prawda? No, zdarza mi się konik F6, ale w D5 chyba czuję się bardziej pewnie. No okej, dawaj dalej, co tutaj się działo? Na razie wszystko wszyscy rozumiemy, mam nadzieję. Na razie poszło tak, jak jest w głównej linii, czyli po prostu wybicie na D5 i od razu, co nie jest do końca przyjemne, wyprowadzamy ciężką figurę królówkę, która jest łatwo atakowana, ale nie w tym przypadku, bo pionek zabiera pole dla konika. I bardzo istotne.
bardzo istotne, bo gdyby ten pionek stał tutaj, to ta pozycja już nie byłaby taka przyjemna. To prawda. Właśnie z powodu na tego konika C3. Nastąpiło w partii konik F3. Ja postanowiłem skopiować ruch przeciwnika, grając koń F6. No i nastąpiło ideowe posunięcie D4. To prawda. Jeżeli miałbym ochotę, to mogę zaraz w miarę szybko wybić tutaj pionka na D4 i białe bardzo często decydują się na odbicie pionkiem z C. Z tego powodu, że choć robią sobie pionka izolowanego, to właśnie ten konik z powrotem ma możliwość możemy pójścia pokazać i wygonienia hetmana mojego z centrum. Tak jest. I hetman teraz jest wyraźnie pod atakiem i trzeba się nim ewakuować, a to kosztuje nas sporo czasu, który wiemy, że w debiucie jest praktycznie bezcenny. Także dlatego tutaj trzymamy chwilę napięcie, prawda, na tym pionku. I w partii zdecydowałeś się chyba na najbardziej aktywne posunięcie, zagranie, czyli wyjście gońcem poza tutaj łańcuch pionkowy po ruchu E6. I ten goniec wiadomo, że tutaj chce zdublować pionki na linii F, prawda, Mati? Owszem. Ale tutaj Krzysiu zagrał bardzo chytrze. Bardzo nieprzyjemne, jak dla mnie, bicie pionka na C5, po którym, jak już widziałem w partii, ktoś próbował mu zbić tutaj królówkę na D1, ale coś się wiąże z tym, że posunąć król D1 i nawet mogę wybić tutaj na F3 i chociaż struktura pionowa jest nieprzyjemna, to okazuje się, że mimo wszystko udaje się białym obronić tego pionka. Za pomocą ruchu B4, prawda? Za pomocą ruchu B4 i tutaj białe stoją po prostu lepiej. Nie jest to łatwe do wykazania, ale nie mamy jak odbić tego pionka. To prawda. Tak jest. Dlatego tutaj my zdecydowaliśmy się na inne podejście, znaczy nie ja, tylko ty, Mateuszu, zdecydowałeś się odbić pionka na C5, tak aby się tych problemów tutaj wyzbyć, prawda? No tak. Nastąpiło chyba bije C5. No i tutaj Krzysiek przytomnie wyprowadził gońca z tempem, nie? Nieprzyjemnie, goniec wychodzi na pole E3, zmusza nas do odejścia hetmanem, tracimy kolejne tempo. No i wracamy się na pole C7. Ewentualną alternatywą, że tak się wyrażę, jest pole A5, ale o tyle wolę pole C7, że jak pójdę królówką na pole C5, to konik biały z B1 lubi często wychodzić sobie przez D2 albo przez A3 na pole C4 i to znowu prawda, czyli stępem wygonić moją królówkę. To prawda, czyli w tym wariancie tutaj nastąpi skoczek C4, oj, tu mi się coś nie przestawia w klasie, i grozi zbicie hetmana, prawda? Także to jest dość nieprzyjemne i znowu ten hetman musi gdzieś tutaj uciekać, dlatego lepiej faktycznie bezpiecznie nim raz, a dobrze odejść na C7, prawda? Dobrze. Nastąpił hetman C7 i tutaj jest właśnie to, co powiedział Mati, czyli ten skoczek będzie tutaj nękał tego hetmana w bliższej perspektywie. No i skoczek A3, prawda? Tutaj albo skoczek B5, albo skoczek C4 nastąpi. No, skoczek B5 jest groźbą, można powiedzieć, bo kolejne tempo wygrane na hetmanie, na królówce, przy hetmanie, jest bardzo nieprzyjemne. A do tego, jak pójdzie na pole B5, jeszcze będę musiał bronić pionka A7 w złości ewentualnie, bo tak bicia często są nieprzyjemne. Tak jest, gdyż goniec również tutaj tego pionka gdzieś tam ze skoczkiem może próbować ostrzeliwać. Dlatego zdecydowałeś się w partii na posunięcie A6. Zakładam, że po to, aby się właśnie przed tym obronić, prawda? Przed groźbą konik B5. W partii jednak co się wiąże z posunięciem A6, to faktycznie pole B5 obroniłeś, ale... Ale co, Mati? Zabiłem. Tak jest. I co, widziałeś w tym momencie, że skoczek C4 Krzysiu zagra, czy nie? Spodziewałem się... Inaczej, spodziewałem się tego, że istnieje taka możliwość, ale nie spodziewałem się tego, że zostanie ono wykonane od razu. No i nastąpiło konik na C4. Nastąpiło skoczek C4, ale na szczęście dla nas... Na szczęście. Już widziałem przed posunięciem, że po koniu C4 szybką kontrgrą, czy tam obroną przed tym posunięciem jest po prostu konik z B na D7. Wprowadzamy figurę, bronimy słabych pól. To prawda. Skoczek BD7 jak najbardziej sensowne. Podejście po prostu, załatamy tę dziurę, prawda, która powstała wraz z ruchem A6 i jak najbardziej jest to dobre rozwiązanie. W tym momencie Krzychu podkręcił tempo, nie tutaj pasywnie wprowadza figurki i kończy rozwój, tylko atakuje nasze figury, prawda? No i co tutaj w tym momencie nam, Mateuszu, ciekawego opowiesz? W tym momencie nie do końca poprawnie odeszłam końcem na pole H5. Najbardziej naturalne posunięcie, prawda? Po prostu chciałeś podtrzymać presję na tej przekątnej, nie? No tak, ale dostałem dosyć bardzo szybko nieprzyjemne posunięcie G4, które wiąże się z tym,
że pozostaje mi jedno pole na odejście gońca, no to jest oczywiste, że odchodzę na G6. Od razu dostaję posunięcie G5, po którym ciężko jest dla konika wybrać dobre pole, bo mam dwie możliwości. Pola G8 nie liczę, no bo to jest widać, że nie pomaga nam w rozwoju figur i będziemy musieli się tym konikiem jakoś dostawać. Wręcz przeszkadza. Dokładnie. Można było pójść na pole E4 i można było pójść na pole H5. I pole E4 jest to posunięcie do centrum, ale zdecydowałem się właśnie na tą drugą alternatywę, która niekoniecznie była poprawna. Tak jest. Zagrałem tutaj. No właśnie, to chciałbym tutaj zadać ci właśnie pierwsze pytanie, bo nie do końca rozumiem, dlaczego skoczek wyszedł na H5. No faktycznie Krzychu bardzo agresywnie podszedł do tematu, prawda? Te pionki naprawdę błyskawicznie wyszły na pole G4, na pole G5. Co za tym idzie, faktycznie te pola się osłabiły. Ale co jednak, co konkretnego cię skusiło, aby jednak nieco tę zasadę główną o skoczkach gdzieś tam zamieść pod dywan? Bo jednak mówi się, że skoczki lubią stać w centrum, a te bandy to różnie z nimi bywa, prawda? Powiem tak, później tego pożałowałem, że zagrałem tam konikiem, ale teraz myślałem, że uda mi się w miarę szybko, tuż po rozwinięciu figur, że tym konikiem w miarę szybko wlecieć na pole F4, na którym ten konik już stoi dużo bardziej aktywnie i często białe będą chętne oddać nawet swojego wspaniałego gońca z E3 za tego konika. Mhm, to prawda. No ale czy coś jednak policzyłeś, czyli bardziej to polegało na tym, że gdzieś tam w głowie życzeniowo podszedłeś do tematu, że tego skoczka ci się uda wstawić na F4, tak? Tak. To nie było tak, że tutaj podjąłeś jakąś strategiczną decyzję, tylko sobie gdzieś tam bardziej to policzyłeś, tak? Że tutaj gdzieś ci się uda zdążyć. No bo skoczek E4 również się wydaje być sensowny, nie? Ale nie rozpatrywałeś tutaj, co mógłby przeciwnik zagrać? No, rozpatrywałem. Myślałem o posunięciu goniec D3. Ale co się zawsze wiąże też z tym, że mam możliwość zagrania B5, nawet i zgonienia skoczka. To w ogóle jest alternatywą w tej pozycji, jak już konik wyszedł na C4. Szczerze nie jestem pewien, dlaczego wybrałem odejście konika na H5, a nie na E4, bo na E4 wygląda naturalnie i teraz szczerze sam nie jestem pewien, dlaczego tak zagrałem. No ja tutaj mam jedną teorię, Mati, że często właśnie jak tutaj analizujemy sobie różne pozycje, to podczas liczenia wariantów, wydaje mi się, że najczęściej u ciebie to zauważam, że masz ten problem, że podchodzisz do tematu, że w czasie, gdzie ty tam, wiesz, masz wizję 3-4 ruchy, to że przeciwnik nie będzie w ogóle, wiesz, reagował na to, nie? Czyli ty chcesz wejść skoczkiem na H5, to wcale nie będzie tak, że rywal zagra hetman D4, żeby ci tego skoczka uziemić, nie? To wcale nie jest tak, że liczymy, że pójdzie goniec E2, goniec G2 bardziej w ten sposób, a zapominamy o tym, żeby zaczynać od tych ruchów, które najbardziej nam się nie podobają, nie, Mati? I to jest coś, nad czym pracujemy od początku naszej współpracy, ale widzimy, że nie jest lekko się przed tym wszystkim. Nie jest lekko przed tym wszystkim się po prostu wystrzec i obronić przed tym, nie? Złe nawyki. Złe nawyki i trzeba nad tym pracować, to prawda. Jeszcze dodam, nieco cofnę, że teraz powiedziałem wcześniej, że goniec H5 nie było najdokładniejsze, ale jeszcze powiem, że lepszą alternatywą było odejście gońcem na F5. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że po posunięciu G4, jak goniec stał na H5, to po posunięciu G4 miał tylko możliwość pójścia na G6, a w tym wypadku goniec ma jeszcze takie mocną alternatywę pójścia na pole E4, po którym bardzo nieprzyjemnie robi presję na koniku F3. I to prawda. Związując go i pionek, ponieważ wyszedł na G4, będzie mógł być... Nie broni konika z F3. Zgadzam się z tobą w tej sytuacji, no ale wiadomo, że goniec F5 też nie jest najprostszym posunięciem, no bo jednak jakby nie patrzeć, to twoją ideą wyprowadzając gońca na G4 było związanie z tej strony, prawda? I chyba jeżeli byś, no bo w sytuacji, gdzie grasz goniec F5, to rozumiem, że najpierw zdajesz sobie sprawę z tego, że po goniec H5 następuje G4, a ja mam pewne wątpliwości, czy ty wziąłeś pod uwagę te posunięcie. Nie brałem go. No właśnie, bo to nie jest nic, właśnie to jest po prostu trudne posunięcie. Goniec D5 jest naprawdę trudne, bo taki ruch dopiero zagramy wtedy, gdy zdamy sobie sprawę, że po goniec H5 G4 jest groźbą. A w tego typu sytuacji, gdzie nie ma pionków w centrum, to rzadko kiedy rywal będzie się osłabiał na jednym ze skrzydeł, nie?
Także goniec Happy jest jak najbardziej tutaj normalną decyzją i tutaj nie traktuję tego jako błąd. Bardziej właśnie wydaje mi się, że już to G5 i ta decyzja o pójściu skoczka, nie? To już wydaje mi się, że musimy cały czas nad tym pracować i fajnie, żebyś to sobie gdzieś tam zanotował, Mati, czy zapisał nawet na kartce, że no, że trzeba z tym walczyć, nie? Na każdym kroku. Trzeba być skupionym i cały czas gdzieś starać się fajnie policzyć warianty, ale też na chłodną głowę po prostu. Podejść sobie do tematu w ten sposób. Gdzie ten skoczek chce po prostu stanąć? Jakie tutaj pamiętam o nim zasady, takie generalne, prawda? Czyli poza tym liczeniem wariantów, kierujmy się taką chłodną głową i zdrowym rozsądkiem, okej? Okej. W partii nastąpiło skoczek H5 i właśnie tutaj oczywiście no Krzysztof, trener, doświadczony zawodnik, stary wyjadacz, nie pozwolił na wejście skoczka na pole F4. Także tutaj no trzeba było się jakoś w inny sposób próbować rozwinąć. No i jak tutaj dalej podszedłeś do tematu, Mati? Podeszłem z tematu chyba w sposób oczywisty, bo moim planem jest tutaj zagranie w miarę szybkie, krótkie ruszady, a jedyną figurą, która nie jest jeszcze wprowadzana, która przeszkadza nam w tym, aby osiągnąć cel krótkie ruszady, jest goniec F8, a ponieważ nie mam możliwości pójścia przez pole G6, na pole G7 po posunięciu G6, bo goniec mi to blokuje i królówka przy okazji, no to postanowiłem zagrać naturalne posunięcie E6, które daje perspektywy gońcowi na wyjście na pole E7 albo na pole C5 presją na hetmana na D4, czyli stępem. Dobrze to wygląda, prawda? Dobrze no to wygląda. Na dobrą sprawę, jeżeli w miarę szybko wygonię tą królówkę, to pójście na pole D4 okaże się być niedokładnością. Jeżeli na dobrą sprawę ten hetman będzie musiał się wrócić. Okej. Okay. No i co poszło w partii? Dlatego poszła roszada, czyli tutaj... Jeszcze raz? Roszada jest bardzo agresywnym posunięciem i szczerze powiem, że... Rozpatrywałeś taki ruch? Coś myślałem o tym, ale nie spodziewałem się, że zostanie on zagrany. Na gońca z G6, który tutaj ostrzeliwuje dosyć mocno i nasuwają mi się takie motywy troszeczkę, że po jakimś B5 i odejściu konika, jakby hetmana nie było na D4, będzie możliwość zbicia. Nie, wiadomo, że nie w tym przypadku. I tak, tutaj tak. Od razu mamy mata. Tak, wiadomo, że hetman tutaj przeszkadza, ale jakby zagrać E5, hetman odchodzi, to gdzieś tam życzeniowo znowu widzimy, że tutaj hetman nie pójdzie wcale gdzieś broniąc tego pionka, aczkolwiek nie jest to takie proste. Tak, zgadzam się. Ty, to w ogóle tutaj po skoczek D2 trener by przegrał, ale na szczęście dla niego ma skoczek D6, nie? Tak, i też tutaj wydaje mi się, że słusznie zauważył Krzysztof, że po ruchu E6 te pole D6 się bardzo mocno osłabia, prawda? I może to wykorzystać właśnie wprowadzając wieżę na linii D. I szczerze powiedziawszy dla mnie posunięcie długa roszada jest jak najbardziej sensowne i pasuje bardzo do tego, co Krzysiek wcześniej zrobił, czyli wyszedł bardzo agresywnie pionkiem G, potem bardzo agresywnie hetmanem, no to czemu ma pójść w spokojne zabezpieczenie króla, prawda? Tutaj już poszedł za ciosem po prostu. No ja uważam, że lepsze by było po prostu wprowadzenie wieży na D1, a następnie ewentualnie tego króla schować na skrzydle królewskim albo na F2, a okay. F2 też jest. W sumie ma to sens również, żeby faktycznie główną ideę tutaj tą wieżą sprawić, a tego króla gdzieś sobie zachować i ewentualnie gdzieś tam w przyszłości zadecydować, nie? O jego przyszłości. No dobra, nastąpiła długa roszada, ty wrzucisz tutaj goniec C5 i tutaj już prawdopodobnie musiałeś coś policzyć, nie? Liczyłem tutaj posunięcie hetman D7, które było najbardziej forsowne i na dobrą sprawę jeszcze nie zdawałem sobie z tego sprawy. Domyślałem się, że tu może być coś takiego jak remis po kontynuacji hetman D7, hetman D7 i po poświęceniu hetmana posunięciu goniec C5. Domyślałem się, że tutaj mogą być jakieś motywy remisowe. Liczyłem to dosyć długo, kilkanaście minut. No i ja liczyłem posunięcie hetman C6, które na dobrą sprawę nie jest złym posunięciem, ale dama A4 jest o tyle lepsza, że jest z groźbą mata na C2. Jak potem rozmawiałem z panem Krzysztofem po partii, on widział motyw dama A4. Tylko że tutaj po usunięciu konik D6 jest król D8. I teraz trzeba by było to znaleźć się dymy. Tutaj się dzieją dymy, bo jakbym zszedł królem na F8 lub D7, zostaje szansa odsłony. I... Zademonstruj tutaj, król F8, dajmy na to i co teraz? Król F8,
już tutaj idzie takie posunięcie, jakim jest koń C8. I po króle E8 z powrotem? Król E8 jest powrót i wieczór. I remis. A okej, okay, a po pójściu na G8? Na G8 jest piękny mat. Tak jest. I tutaj niestety zasłona hetmanem i jest po grze. Także tak ciężko, faktycznie, no ale piękny, fajnie, ale... że policzyłeś, no pokaż co dalej. Tutaj król D8, ja uważałem, że tutaj... Moja szkoła. Król D8, to ja powiem, że z jakiegoś powodu, ja liczyłem z królówką na C6, z jakiegoś powodu król D8 tutaj mi... Spodziewałem się, że mogą być tu jakieś odskoki i tak troszkę odrzuciłem, bo domyślałem się, że ktoś tu jest. Myślę, że dobrze podejrzewałeś, że tutaj mogą być jakieś odskoki. Tyle, że okazuje się, że najsilniejszym odskokiem jest na pole C4. O, to akurat... A, bo dalej mamy takie sytuacje remisowe, nie? No tutaj po prostu jest remis taki forsowany. A król C7, jeżeli... pamiętasz może, co tutaj po król C7 mogłoby pójść? C7... Chyba goniec D6 się wydaje sensowne. Tak. I tu nie wiem, czy nie przegramy zaraz, bo król C6 to skoczek E5 z matem zaraz w ogóle. Tak, ale jeszcze mam możliwość król D8. A, z powrotem. I dalej remis przy gońcu na D6? No, C5. No piękna pozycja. Muszę przyznać, no. Że wiadomo, nie chcemy tutaj spoilerować jaki wynik, ale jeżeli by się tak skończyła partia, to byłoby to na pewno no, niesamowite, nie? Dobra, zejdźmy na siebie, bo poszło nieco inaczej, czyli nastąpiło... Oboje postanowiliśmy, ani ja, ani pan Krzysztof nie chcieliśmy tutaj remisować szybko, dlatego po hetman D7 i odbiciu nie nastąpiło goniec C5, choć goniec C5, tylko wieża D7. Tylko nastąpiło wieża D7. Tak jest. Tutaj bardzo ważny ruch, który nastąpił, czyli... Goniec E3, wtrącenie szlachta. Bo jeżeli byśmy zbili najpierw na D7, to goniec bije C5 i zostajemy bez sprzętu. I jest problem. Wielki zawierzę. Tak, dlatego wtrącamy. Bicie pionkiem? Liczyłeś bicie pionkiem, czy...? Ja liczyłem bicie pionkiem, no bo ponieważ po biciu konikiem bijemy wieżę i mamy jakość na przestał więcej. A no tak, w sumie bo tutaj trzeba odbić jeszcze jakość, to nie policzyłem tak, sobie tego. Tak jest, efekt, król bije D7 i skoczek D7 D6, i widełki na B6. Kurczę, jestem zadowolony na razie z przebiegu, jak ta partia wyglądała. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak komputerek o niej świadczy, ale jak generalnie oceniasz tę pozycję? Bo to jest bardzo istotne, żeby w tym momencie, jak sobie liczysz ten wariant, bo w zasadzie ty już tutaj po goniec C5 musiałeś widzieć pozycję, która powstaje po posunięciu, już żebym tutaj się nie pomylił, wieża bije D7, no tę pozycję musiałeś widzieć w głowie, nie? Także 5 ruchów musiałeś policzyć. Miałeś to z tyłu głowy, czy... Miałem. No i oceniłem ją na taką pozycję, gdzie to bardziej ja będę grał na wygraną. Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Na podstawie struktury i rozwoju figur. Okay. Bo jednak goniec F1 ciężko jest dla niego znaleźć takie idealne pole. Można myśleć o polu G2. No choć na dobrą sprawę mogę nawet zagrać goniec E4 i nie dać temu gońcowi łatwo zdobyć przekątnej H1 A8. Tak, to prawda. Mam konika na H5, który nagle, o dziwo, może okazać się być dobry. Ale może okazać się niedobry. A może okazać się niedobry, bo jeżeli przeciwnik da mi na tyle czasu, to mogę zagrać koń G3 i pójść na jakieś fajne centralne pole. A słuchaj Mati, tu jestem ciekaw, czy wbrew pozorom, bo sorry, troszkę wyprzedzam, ale widzę właśnie, że poszło wieża G1 w partii, prawda? Bardzo dobry ruch. Tak. I w związku z tym, czy tutaj nie podjąłeś troszkę zbyt wcześnie decyzji o odbiciu tego skoczka na A8? Czy nie powinieneś wtrącić skoczek G3 w tym momencie? Liczyłem skoczek G3, ale po skoczek G3 to mi się nie podobało, że marnuje jeszcze tempo na to, aby ta wieża szybko wkroczyła do akcji. Ja myślałem bardziej w ten sposób, że przeciwnik musi zmarnować tempa na rozwój figur. A, czyli podszedłeś do tematu bardziej dynamicznie, czyli bardziej tak właśnie, że tempo za tempo, liczymy warianty, ale znowu zabrakło tej chłodnej głowy i liczenia wariantów i porównania figur do siebie, prawda? No bo na zdrowy rozsądek wiemy, że lepszą figurą jest w tej sytuacji, w tym charakterze pozycji raczej białopolowy goniec, prawda? Co to determinuje? No przede wszystkim rywal ma pionki po czarnych polach gdzieś tutaj, także ten goniec ma też dużo możliwości hasania, a skoczek na H5 po posunięciu wieża G1 jest bardzo długo zamknięty, nie? No tak.
Czyli Mati, tutaj dla ciebie taka rada, żebyś mimo wszystko, kurczę, starał się w tych pozycjach oceniać przede wszystkim pod kątem tego, w danej pozycji, w danym charakterze pozycji, która figura będzie długoterminowo bardziej sprzyjała. Bo końcówka to już jest jednak ten etap partii, gdzie to liczenie wariantów, okej, jest bardzo istotne, ale często te takie zasady główne szachowe też dochodzą do głosu, prawda? I trzeba o tym pamiętać. Otwarte pozycje, goniec lepszy, mam skoczka na bandzie. No jednak planem na tego skoczka to było wyjście na F4 i tutaj, kurczę, rywal nam ten plan odebrał. Także pasowało się tego skoczka naprawdę pozbyć, okej? Okay? Ja uważałem, ja patrzyłem, nawet nie chodzi o to, która figura jest lepsza, ale szukałem najlepszego pola dla figur, gdzie mogłyby one stanąć. I dla konika widziałem świetne pole na E4 swojego. Okay. Mhm. To jest myślenie życzeniowo, ale... Ale cóż, zaś dla białego, tego gońca nie widziałem zbyt dobrego pola aktualnie. Okay. Plus jeszcze widziałem, że choć rywal widziałem możliwość wieża G1, aby odebrał mi pole G3, ale ta wieża na dobrą sprawę, ona jest tu, musiałaby tu stać tylko z jedną taką, nie mogę się wysłowić, przepraszam. Jest okej, okay. Widzowie na pewno są zachwyceni tobą. Jeżeli tak jest, widzowie, napiszcie Mati Kusiak. A będzie następny filmik z partii z Tomaszem Jaskółką, bo prawdopodobnie zejdzie nam dość długo z tą analizą. Jedynie z funkcją obrony pola G3. Ta wieża na dobrą sprawę. Nie wiem, jaki ona miałaby tu plan, bo ciężko jest odebrać pole G3 tak na dłużej. Prawda. Tą wieżę. To prawda, po prostu chodzi o to, że wieża w tej sytuacji byłaby przywiązana do jednej idei, czyli odbierania pola G3 skoczkowi, a sama nie wnosiłaby żadnego takiego potencjału w ofensywie, prawda? O to się chodziło, Mati? Dokładnie o to. Dobra, czyli wieża A8, wieża G1, ale dałem ci szansę, wrzuciłem się na głęboką wodę, żebyś spróbował z tym powalczyć, prawda? Zawsze to gdzieś tam pewność siebie wzrośnie, jak tak uda się zlepić jakieś ładne zdanie. Wieża G1, no i tutaj fajna decyzja z twojej strony, wieża D8, czyli wieża na otwartą linię, co? Tak. Mam nadzieję, że został ten ruch w miarę szybko zagrany? Chwilkę nad nim myślałem jednak. Okej. Okay. No poprawiasz figurę, nie? No tak. Wydawało mi się to być najbardziej naturalne, ale też zagrałem go z innej idei, która okaże się w partii bardzo ciekawa. To zaprezentujmy może, bo właśnie tutaj nastąpił szereg posunięć, także pozwolę sobie kilka posunięć przestawić, dobrze? Tak. Goniec E2, goniec D3, czyli tutaj chciałbyś zainteresowany wymianą. Mhm. I co po wymianie? Wieża bije D3. Dlaczego to jest dobre dla ciebie? Ponieważ zostajemy w końcówce, w której przeciwnik ma słabe pionki na skrzydle królewskim i ja mam dużo, dużo szybciej, mogę pionkami jechać na skrzydle królewskim niż on na skrzydle hetmańskim. On ma słabą strukturę i wszystkie figury, jak można zobaczyć poza królem, są zaangażowane w skrzydło królewskie. Wieża ze skrzydła hetmańskiego, ale ona też jest tu zaangażowana. To prawda. Czyli jest to dobra sytuacja, okej. Okay. Natomiast Krzychu postanowił nie wymieniać. Zdziwiła cię ta decyzja, czy raczej byłeś na nią przygotowany? Spodziewałem się braku wymian. A nie, tutaj taki ruch jak król D2 brałeś pod uwagę? Nie, ale już widzę, dlaczego mogłem go nie brać. Dlaczego? Ponieważ tutaj wchodzi po prostu szaszek goniec C4. Mhm, król odchodzi. Król odchodzi i zdobywam pionka A2. Dobra, i ja jeszcze tu C4 wrzucę. C4. Zawsze mogę zagrać puścić gońcem na B3, A4, C6, no, ale to... też mogę próbować posunięcie typu B5 od razu. No właśnie tak, Mati, kurczę, muszę cię złapać za słupko. Bo popatrz, po goniec B3 wychodzi twoje ustawienie koślawe dwóch figur. I dostajesz skoczek D4, kolego. Bo konik na H5 jest niebroniony. No, konik na H5, jego tam nie powinno być, Mati, wiesz o tym dobrze. Wiem. Wiesz o tym dobrze, Mati, że nie powinno go być i nie jestem zadowolony z tego, że nie zagrałeś ruchu skoczek G3. No i jest problem w związku z tym, Mati, głęboki. Będzie niedobrze, Mati. Nie, no jest okej, wiadomo, śmieję się, ale faktycznie, no widzimy, że w takim wariancie już ten goniec gdzieś tam na tego skoczka patrzy. I warto mieć to na uwadze i czasami można o tym zapomnieć, także ja celowo król D2 wydaje mi się, że można zagrać w tej pozycji, wbrew pozorom. Goniec C4, król E1, goniec A2, C4. Mogę zagrać G6, bo ten goniec i tak jakoś
myślę, że uda mu się wyjść stąd. Tak myślisz? Myślę, że tak. Jesteś optymistą, tak jak ja, Mateusz. Bardzo mnie to cieszy. Nie ma jak zablokować pola B3 na szybko temu końcowi. Ewentualnie konik za D4, po którym po takim posunięciu zostanie on wygoniony poprzez E5 przykładowo. Mm. Albo goniec wyjdzie przez B1 na F5, czy E4, czy D3. A po konik D2, który odbiera oba te pola, biały nie będzie miał jak tego gońca złapać, ani jak królem odejść, bo król będzie przywiązany do tego konika. Dobra, Mati, wierzę ci na słowo, obroniłeś tutaj swój poziom, także jesteś lepszy od IEMA. Nie no, nigdy nie będziesz lepszy od IEMA, znaczy co? 6? Nie no, jasne, Mati, w ogóle powiedz, jaki masz cel tutaj szachowy, gdzie, co jest takim twoim marzeniem, troszkę dygresja od partii, co jest, co, jaki poziom chciałbyś osiągnąć? Poziom Szparumena, czy jeszcze wyżej? Szparumena i jeszcze dalej. No i to mi się podoba. Mierzmy wysoko i to jest nasze dzisiaj motto dzisiejszego nagrania. Nastąpiło G6 z twojej strony, skoczek E5. No tutaj troszkę trzeba przyznać, że pionek na F7 może się osłabić, nie? Lada moment. Mhm. I tutaj widzimy, że liczne wymiany. Wieża D5, bardzo mi się podobało to posunięcie, bo zmuszę przeciwnika do podjęcia decyzji. Mm. A albo zbije, albo przyzna się do tego, że nie podał mu się bicie i będzie musiał się wrócić na F3 lub pójść na G4. Krzychu tutaj nie chciał wracać? No. Na G4 nie można, bo bicie na G5. Nic się nie dzieje, Mati, zdarza się każdemu. Ważne, że tak nie, znaczy na szczęście dla Krzycha tak nie nastąpiło, poszło bicie na D3, czyli Krzychu się nie chciał przyznać do błędu, wymienił skoczka za gońca. I pewnie przy pionkach ustawionych na białym kolorze byłeś zadowolony z tej decyzji, czy nie? No tak, ponieważ pionki stojące na białych polach utrudniają życie białopolowych. To prawda. Tak jest. Pamiętaj, Mati, żeby do kamerki starać się mówić jak najbliżej laptopa, dobra? Jasne. Dobra, elegancko. Także nastąpił skoczek D3, wieża D3. Kurczę, nie wiedziałem, Mati, że ty masz taką obszerną wiedzę w takich tematach. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę. Goniec F3. Wiadomo, że który duet lepiej współgra ze sobą? Skoczek i wieża, czy wieża i goniec? Wieża i goniec. Wieża i goniec, ale zawsze są od tego wyjątki. Czy to jest ten moment? Nie sądzę, bo ten skoczek na H5 póki co nie daje od siebie za dużo. Ale w przyszłości może coś się zmieni. Póki co. Tak jest. Dlaczego póki co? Spójrzmy. Nastąpiło B6, czyli mat się broni przed zbiciem pionka na B7. Nie chciałeś pójść na wymiany? Liczyłem to, ale właśnie o to chodziło, że tutaj jak stracę oba te pionki, to te trzy pionki szybciej pozwolę będą miały większe szanse na dojście, bo pionek G5 broni tutaj te moje pionki przed progresem szybko. Oj, to prawda, a te pionki polecą. Pionki przeciwnika nie są, mają łatwiejszą drogę. Okay, alternatywą. Tak, alternatywą jest jeszcze alternatywa, że po biciu na E3 goniec B7 zagrać A5 jeszcze było. Żeby tu groziło, ja to widziałem. Groziło. Ja to widziałem, ale nie zdecydowałem się już. No ma to sens, ale jednak kurczę, ten wolny pionek w przyszłości czuję, że zaważy. Zagra król na D2, gdzieś ta wieża pójdzie na C1 i ten pionek poleci, nie? Ciężko będzie, bo tutaj jest gra obustronna na wygraną, ale szczerze wolałbym już tą pozycję grać białymi, bo ten konik na H5 rzeczywiście potrzebuje wielu tem, żeby chociaż się dostać do... Teraz wiesz, jak zbijesz na E3? Kurczę, tak powiem szczerze, że... Bo wiesz, masz fajny to w tej pozycji, że masz króla wysoko. Ten pionek leci. Ale no słuchaj, no w sumie, czy na pewno? No C4 to król D6. Albo nie, nawet dokładniej, że bo po król D6 jest wieża F1. A... Ja zagram wieża D1 zagram w pierwszym, żeby nie było tej idei. No dobra, no to zbije na H3. Pionek C4. Wieża H4? Goniec A6. Okej. Wiem, widzowie, że nie widzicie, ale też dla mnie ważne jest to, żeby Mateuszek liczył w głowie, także musicie tutaj wspólnie zachować czujność i po prostu z nami wspólnie starać się te pozycje wizualizować sobie na bieżąco, bo to jest część naszego treningu, prawda, Mati? Żeby nie przestawiać na szachownicy, tylko właśnie w głowie, bo to rozbija potem liczenie wariantów. Dobra, wieża H3, wieża D1, wieża H3, C4, wieża H4 i goniec A6, tak? Tak. Aby nie osłabić sobie pola C3, jakbym zagrał B3, to bym osłabił pole C3, a jak zagrałem posunięcie goniec A6, nie dość, że odchodzi on od jakichś ataków w przyszłości przez króla, zakładając, że on by się dostał na C7 albo przez wieżę w miarę łatwe,
A dodatkowo broni po razie 4 ważnego. No spoko. Kurczę, no szczerze powiedziawszy, przekonałeś mnie. Naprawdę szacuneczek. Dobra, czyli w partii nastąpiło tutaj wymianki, gonięce w 3 B6, tak? Nie poszedłeś na to. Faktycznie ma to ręce i nogi. Wieża A1 i tu F5. Bardzo poważna decyzja. Co cię skusiło ku temu? Trzeba w końcu zacząć jechać pionami, bo gdybym nie zagrał tego posunięcia, to ten pionek G5 rzeczywiście... Utrudnia życie. Utrudnia życie, dokładnie. Tutaj. A ja muszę zacząć działać tymi pionkami, bo jak samemu nie zacznę, to biały zaraz zagra król C2 i zacznie jechać C4, B4. Takiego ruchu się obawiałeś? Nie, spodziewałem się, że ta końcówka będzie... Lepsza wieża, gorsza wieża, gorszy skoczek, lepszy goniec, prawda? Także jesteśmy zadowoleni z tego typu wymiany. Dlaczego lepszy goniec? Dużo pól, mało pól, prawda? prosta tutaj zasada. Okej, okay. Nastąpiło bicie na F6. Czym chciałeś odbić? Konikiem. Jednak konikiem. Tak, króla potem na E5, nie? Przestawić. No i elegancja Francja. Król C2? Można się było tego spodziewać, prawda? Tak. Skoczek F4 nie kusiło? Nie. Zidęło taką, żeby odbić gońcem? Nie, to byłoby turbo głupie, bo nawet goniec E2 tutaj, a nie, to wieża E3 akurat, to byłoby jeszcze głupsze, ale goniec to... Goniec B7. Goniec B7, co nie? No, źle mówię. Nie, dobrze. Dobrze, tu jest wszystko wisi. Góra leci. Tak nie można. Dobra. Inaczej. Przepraszam. Wybaczam. Koń F4 i tutaj goniec D1, patrz. Żeby ten goniec nie był podbiciem, goniec D1 lub H1 i teraz tracę, bo kurczę, goniec faktycznie. B7... To nawet goniec H1 chyba dokładniejsze, co? Żeby skoczek G2 nie było. No tak, bo goniec B7 po cnięciu, mam jeszcze wieżę D7 i coś tam gram, bo robię presję na goniec. A spójrz, że po goniec D1 masz skoczek G2. I się trzyma, po biciu wieży jest bicie wieży, nie? No tak, ale... No co ale? Tam wieża E2 chyba jeszcze i podskoczek bije 3, król D3, skoczek D1 wygrywasz i tak chyba, ale nie wiem, ciężka pozycja do oceny. Goniec H1 i... Goniec H1 i zamykał usta hejterom. Albo goniec D7, A6. Wieża D6 i E4. Ty coś tutaj, pamiętam, że po partii na szybko mówiliśmy o ruchu E4, tak? Że coś tutaj, to był ważny moment. Dlaczego? Ponieważ... To się zmienia w pozycji. Bo się zmienia bardzo dużo, widzowie. Daje nam pole 4 dla konika. Tak jest. I teraz ten zagubiona owieczka wkracza do gry i zamienia się w głodomora wilka, prawda? Dokładnie. No i wpakowałeś kunia. I kun do akcji. No i popatrz, jeszcze tutaj, no kurczę, tutaj myślę, że trener musi popracować nad końcówkami, bo wymienił pionki i dał ci 2 wolne piony na przyszłość, co? Owszem. Co prawda, stworzył sobie tutaj wolniaka, ale kurczę, no muszę trzeba przyznać, że... Ale że to ich wolniaki są blokowane, a moje nie. No, to jest zasadnicza różnica, zobaczymy troszkę to później. H4 nastąpiło w partii? No czyli sensowne. Szybkiego zrobienia sobie wolnego pionka. Dobra, no i tutaj pokaż, jak się rozprawiłeś. Albo zobaczymy, czy czegoś nie podwaliłeś zaraz, bo wiemy, że Mati lubi od siebie dołożyć, ale zaprezentuj resztę partii. Wieża C3 z atakiem na gońca? Z atakiem na gońca i planem, żeby wieża zeszła tutaj właśnie bronić gońca. I co teraz? Żebym teraz mógł pioneczkiem sobie spokojnie pójść do przodu. Wcześniej wieża atakowała. I teraz widzowie, zatrzymajcie sobie moment, ponieważ teraz nastąpił ruch z perspektywy białych, popatrzcie. Macie dowolną ilość czasu i zakładam, że nie wpadniecie na posunięcie, które zostało zagrane teraz w partii. Ciężko sobie wyobrazić, prawda? Ale tutaj naprawdę trener no oszalał. Trener Krzysiek oszalał, muszę go tutaj porządnie wziąć chyba za trening i się za Krzyśka teraz trenera. Ja muszę mu pomóc, bo trener Krzysiek tutaj zagrał posunięcie, moi drodzy. Goniec G4. Miał co prawda 5 minut, ale... No to jest nadal 5 minut, prawda? W klasykach to jest sporo. Miałem prawie godzinę. Co? No, miałem... To się lepiej nie chwal, bo cię jak tam przyjadę jutro, to... Dobra, mniejsza o to. Dobra, dlaczego ten ruch jest według mnie no, nierozważny? Jak myślisz, Mati? Znaczy, no ty też wiesz, bo ty grałeś tę partię. Ja nie wiem. Obroń tutaj pana Krzyśka, dlaczego tak, a nie inaczej? Forsownie dochodzimy do końcówki, do dwóch możliwych rodzajów końcówek, które obie są... Wygrane czarne. Tak, niezależnie co mi się tutaj wydarzyło, to czarne wygrywają praktycznie. Także, no pokaż jak ty tutaj
rozstrzygnąłeś te partie. Po prostu i ideą tego posunięcia koń z G4 są wymiany, ale tutaj po biciu próbie D3 i co dziwne, dalej to jest wygrana czarna. No masz dwa wolne pionki, a przeciwnik tutaj na swojej drodze spotka pionka H, prawda? Także to jest różnica. Tak. Z dwóch stron ma blokowane pionki, ale tutaj taka była idea. Pan Krzysztof myślał, że to jest wygrana końcówka, ponieważ są dwie grupki pionkowe u niego, które mogą się stać pionkami wolnymi, a u mnie jest tylko jedna. I to jest to, dlaczego pan Krzysztof myślał o tym, że ta końcówka jest jego wygrana. Okej, okay. Ale co tutaj wygrywało, co tutaj przemawiało na twoją korzyść? Szybka szarża królem po te pionki. No i elegancko. I tutaj okazuje się, że po Króle 4? Króle 4, gram pionki na G3. I zbić można? Nie można, ponieważ pionek idzie. Tak jest. A po Króle F3? Króle F3 idę królem po pionki. To prawda, i jest problem. Także faktycznie tak zagrać. Te pionki dużo czasu potrzebują, żeby stać się pionkiem wolnym w tej pozycji. To prawda. Dlatego tutaj, ale jeżeli Mati jeszcze tutaj nie pozostawił złudzeń, to zdecydował się wtrącić. Bicie? Wtrącić pionka. Tak, wtrącone ruchy. To akurat Mati jesteś mistrzem chyba w tym temacie, prawda? Bardzo lubisz tego typu. Na groźbę zamiast się obronić, często wolisz się odpowiedzieć jeszcze większą groźbą, prawda? Wiemy, że często prowadzi nas to do pięknych partii, do pięknego rozstrzygnięcia, ale czasami kosztuje nas to cenne punkty rankingowe, nie? Musimy gdzieś to wyważyć i mieć to z tyłu głowy, ale też warto taką umiejętność posiadać, bo widzimy, że przemawia to czasami na naszą korzyść. No i nastąpiło BC, no i wiadomo, że teraz, gdzie mamy na jednym ze skrzydeł równą sytuację w pionkach, tutaj nie ma żadnego wolniaka, to te pionki muszą po prostu wygrać, co? No i jak Krzysiek zareagował na to bicie na C3? Pewnie był w szoku. No, powiedzmy, że za głowę się złapał. Lekko mówiąc się złapał za głowę, no. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. No i co, król D3. No i pokaż tutaj, zaprezentuj, jak się ta partia zakończyła. D3. Tak jest. Już król myślę, F2. Że... No i jaki jest plan Mati w takich końcówkach? Jeszcze umów. Jeszcze raz? Jakbyś mógł jeszcze taki plan dla widza umówić. Oj, tutaj w tej pozycji, o, trochę lekki spoiler. W tej pozycji plan na wygraną. Chcemy te pionki jak najdalej pchnąć. Mhm. Bo te pionki paraliżują tego króla białego. On musi stać cały czas bardzo blisko tych pól, żeby przeszkodzić no tym potem... pionkom. Mhm. Przemianie w król. I potem jak już sparaliżujesz tego króla, to wtedy wjeżdżasz swoim i jazda jest, nie? Zabijam pionki. Tak jest, nastąpiło w związku z tym G3, król E2, G2 po król F2 nie można zbić pionka F, gdyż dorabiamy hetmana. No i tutaj jeszcze fajny ruch, Mati wtrąciłeś. Ponownie, A5. A5, żeby, nie wiem w sumie po co, chyba że nie było A4, A5 samemu, prawda? Tak, A4, A5, bo patrzcie widzowie tutaj, jakbym zaczął iść i zapomniał o tamtych pionkach, to tutaj istnieje przełom pionowy. Pytanie, czy to jest przegrana, bo popatrz, że po biciu, no powinniśmy to w głowie, Mati. BA, C5, król H5. BA, C5. To muszę... No musisz jechać pionem. Jak pionem? C6, król H4. Aha, pionem. Ja myślałem bardziej o królu F5, ale to pionki chyba lecą. Po HG. Mhm. BA, C5. Tak. A4, C6. A3, C7. A2, C8, hetman. No i okazuje się, że chyba dalej mam wygraną, bo zagrać nawet posunięcie G1 hetman i dorobić z szachem. Albo dorobić po prostu i grozić dorobieniem królów. No ale po A1 hetman, tam nie wiem, czy nie ma takiego posunięcia, Mati, jak hetman E6. E6 i... Aha, myślałem, że po król H5 zagram król G3, żeby ci zabrać pole G4, ale tam jest G1 szachem po prostu. Zapomniałem, że te pionki się w całą stronę. To prawda, dlatego tutaj zamknąłeś tutaj po prostu możliwości i po A5 tutaj partia się zakończyła po prostu zdobyciem wszystkich pionków. Tutaj taki G6 takie, żeby sprawdzić, bo czasami może się zdarzyć, że w takiej sytuacji się nie zauważy prostego król F6, który wchodzi do kwadrat piona i się przegra. Ja powiem kiedyś, że kiedyś coś takiego grałem z GM-em na szachach szybkich i o niemal przez to nie przegrałem prostej wygranej końcówki. Ale co zrobiłeś? Zremisowałem, ale to tak na farcie, bo była przegrana. No ale tam na farcie. Bo zasłużyłeś na remis, to zremisowałeś. Jakbyś zasłużył na przegraną, to byś przegrał. Także fajnie. No i to Mati, powiedz w ogóle, ile masz lat i jak to wygląda. Jakie masz cele właśnie teraz turniejowe, co przed tobą stoi? Zrób jakieś tutaj umowę z widzami,
Żebyś miał potem kopa do treningu i tak, żebym potem mógł ewentualnie cię, wiesz, tutaj przedstawiać dalej, albo mówić, że Mati jest leniuchem. To też prawda, ale okej. No to jestem w wieku 15 lat, jestem roczny 27, także już w przyszłym roku kończę 16, jak się można domyślić. Co mogę powiedzieć? Pochodzę z Rzeszowa, tak jak Miłosz. Ta, przejdźmy do tych bardziej planów szachowych. Zostawmy już to. Okej, dobra, jest. Plany szachowe. Kurczę, no chciałbym w przyszłości być... Coś tam z szachami kombinować, bo to, szachy co, jednak... Co mi mówi coś tam? Co to mówi widzom? Konkrety? Ile lat? Co chcesz zrobić? I będziemy mieli jakiś wyznacznik, jak ci poszło. Potem będziemy ci albo kibicować, albo będziemy cię hejtować, jak będziesz się opieprzał, brzydko mówiąc. Czy ciężkie pytanie. No to co, kandydata? Do kiedy wbijesz? Do 18? 200? No nie, to szybciej trzeba. No właśnie, no to mów, jakie masz tutaj cele, ambicje. No to kandydata to by się przydało, powiedzmy, że... Myślę, że do następnego roku? Półrocza. Okej, ambitnie, fajnie, podoba mi się to. Chyba bym musiał częściej przyjeżdżać w takim razie, bo plan jest ambitny. Czyli do półrocza, czyli do... Rozumiem tak, do czerwca? No do końca czerwca. Po wakacjach proponuję, bo na wakacjach dużo turniejów jest. Tak, na wakacjach jest dużo. Tak, po wakacjach to jest dobry cel, także widzowie, widzicie sami, Mati wysoko mierzy. Miejmy nadzieję, że troszkę mu w tym pomogę, ale przede wszystkim to musi być praca Mateusza i muszę jej pilnować. Właśnie, Mati, nadrobiłeś te notatki, które gdzieś tam rozpisywaliśmy? Przed turnieju, co ci zadałem? Jeżeli nie, to lepiej, Mati, wracaj do zadania domowego, bo jak nie zobaczę tego do jutra zrobionego, to nie przyjeżdżam. Tak, zrobiłem to. Zrobiłeś jedne, ale tam jeszcze jest parę do nadrobienia. A tamte też muszę nadrobić? Nie, że wszystkie, ale chcę zobaczyć, że jest progres zrobiony. Okej. Jeżeli nie zobaczę go, to jutro napiszę mamie, że nie przyjeżdżam, także krótka piłka. Dobra, bo też Arena King chcę zagrać, także jak nie, to naprawdę będę miał to robić. Także ja się poświęcam, widzowie, jeżdżę do tego małego szkraba. Jak będzie marnował mój czas, to wracam na Arena Kings i nie chcę sam wbijać kandydata. Dobra, dzięki mniej więcej za dziś. Mam nadzieję, że się podobało. Troszkę długo zeszło, Mati, co nie? Także partię z Jaskółem rozbijemy na drugi odcinek. Dajcie znać, czy chcecie Mateusza częściej widywać na moim kanale. Miejmy nadzieję, że tak. Ja muszę przyznać, że bardzo dobrze się zaprezentowałeś, Mati, i naprawdę ta analiza była kompletna. Ostatnie słowa, pozdrowienia kogoś. Chciałbyś kogoś pozdrowić? Kurczę, no nie, za dużo osób powiem. Dobra, no to zostajemy na Szparmenie. Chcesz poznać Szparmena, powiedz, że Szparmeni rządzą i spadamy. Szparmeni rządzą! Jejku, dobra. Trzymajcie się, miłego, do zobaczenia, cześć.